Dlaczego niektórzy ludzie to istni basiści akordeonowi, podczas gdy inni zastanawiają się, po co jest aż tyle guzików basowych? Dzień dobry, nazywam się Jacek Urbanik, jestem założycielem Akademii Muzykanta oraz platformy VOD z kursami na akordeon. Witaj w nowej serii wideo zatytułowanej Co piszczy w basach akordeonu, czyli co musi wiedzieć muzykant o basach w akordeonie. Cel tej serii jest jasny. Ma Ci pomóc w prosty sposób zrozumieć, jak poruszać się po tych guzikach, białych lub czarnych, zależnie jakie masz. Jestem przekonany, że zgodzisz się z tym, iż próba osiągnięcia prawidłowego basowania na akordeonie Twoich ulubionych utworów nie zawsze jest taka prosta. Wymaga swoistych wyzwań. Wiem, jak ciężko jest czasem skakać po tych basach i nie trafiać. Wiem, jak to jest nauczyć się basować trzecim i drugim palcem i mieć później rozterki. Czy mogę tak grać, czy muszę zmienić, czy muszę się oduczyć, a jak się oduczyć? Ok, dzisiaj pokażę Ci, kiedy używać tercji wielkiej na akordeonie i gdzie jest schowana tercja mała i kiedy trzeba z niej skorzystać. Na kolejnych lekcjach i na innych, które będę pokazywał, będziemy używali tercji, czyli tego rzędu basów. Czyli wiesz już, że od C tercją to jest E i to jest tercja wielka. I musisz zapamiętać sobie, że tercję wielką używamy tylko w durowych akordach. Jeżeli będziesz gdzieś miał w zapisie lub będziesz miał w zapisie nutowym jakiś akord molowy, to jeżeli będzie akurat wymagał tego pochód basu, musisz zagrać tercję małą. Tercję małą, akordeony, te zwykłe takie akordeony, na których gramy, no nie mają tercji małej. Znaczy nie mają dedykowanego klawisza specjalnego rzędu. Oczywiście jest tercja mała. Jeżeli masz C, tercja mała to jest, jak wiesz, S, żeby był mol, bo dur to jest E, ten, a my potrzebujemy po prostu S, a S to tu jest, jak masz C, F, B i S. Czyli tercja mała, jeżeli będziesz gdzieś potrzebowała gdzieś zagrać w jakimś utworze, taki pochód właśnie. Będziemy grali na przykład w tym Beguinie puste koperty. Na niebie już gwiazdy spadają. Czyli mamy prymę, tercję, kwintę. Na późniejszych lekcjach zobaczysz. Jeżeli będzie molowy akord, to będziesz musiała zagrać po prostu tutaj piątym się nauczyć. Takiej odległości warto się nauczyć, bo ona się bardzo później przydaje, czyli będzie. Czyli w tym przypadku będzie właśnie powrót. Pryma, tercja mała, kwinta, kwinta mała i pryma, czyli. Także tu bądź spokojny, bądź spokojna, to nie jest nic strasznego. To bardzo się przyda, jak później już się nauczysz więcej grać. Przyda Ci się tercja mała też. Tak jak właśnie polki, niektórzy zobaczysz, jak polki są basowane, na przykład niektórzy tak basują. To tylko w durowych akordach możesz, bo jeżeli będziesz chciał, że właśnie jakoś akord molowy trafisz, na przykład hej sokoły, no to już będziesz musiał w tym miejscu, na przykład, jeżeli sobie taki bas wymyślisz, sięgnąć po tą tercję małą. Tercja określa odurowości bądź molowości akordu. Także tyle w tej lekcji musisz wiedzieć właśnie. Jeżeli będziesz potrzebował tercję, to tercja mała musi sięgnąć gdzieś jest tak tutaj niżej. Czyli jest pod C, czyli licząc raz, dwa, trzy. Nie licząc C, czyli raz, F, B i S. Czyli taki odległość jest. Czyli obojętnie gdzie ci to, nie chodzi o to, że będzie C na przykład. Od E, tercja mała przy E, czyli będzie E-mol, czyli wiadomo, że będzie dźwięk G, czyli tutaj jest G. Ok, taką odległość też warto się nauczyć i ona się przyda w jakichś ambitniejszych też utworach. Także to tyle w tej lekcji. Trzymaj się, cześć. Teraz, gdy już wiesz o łatwym rozwiązaniu, jak i kiedy można używać tercji wielkiej i małej w akordeonie, wielkie pytanie brzmi: jak Ty sobie radzisz z akordami z wymuszonym pochodem basu, a więc jak możesz rozwiązać problem z basami, akordami tak zwanymi krzyżowymi? To chcę Ci właśnie pokazać wideo numer 2, które zostanie opublikowane za 2 dni. Zanim skończymy na dziś, chciałbym, żebyś pod wideo zamieściła swoją opinię i powiedziała, czy wiesz już, kiedy nie używamy tercji wielkiej na basa. Także do zobaczenia w kolejnym nagraniu wideo. Trzymaj się, cześć.